Dzisiaj śniadanie, french toasty. Zrobimy fajną konfiturę z rabarbaru, twarożek z migdałów o lekkim smaku wody różanej, a całość dekorujemy bratkami. Ze składników dzisiaj będziemy używać bułkę, ekstrakt wanilii, cynamon, nasiona chia, woda różana, syrop klonowy, migdały, mleko migdałowe, woda, olej kokosowy i cukier. A do przybrania bratki. Zaczynamy od krojenia rabarbaru. Spore kawałki, nie za cienko. Rozgrzewamy patelnię. Dodajemy nasz rabarbar. Drobinkę cukru. I szczypce cynamonu. Zostawiamy go na średnim ogniu około 15 minut, tak żeby się delikatnie podgotował, natomiast żeby nie stracił jeszcze kompletnie swojej konsystencji ani koloru. I zaczynamy twarożek migdałowy. Potrzebujemy po prostu wodę, migdały, najlepiej blanszowane. Do tego odrobinka syropu klonowego i kapka wody różanej. To wszystko miksujemy. Miksujemy. Podlewamy naszego rabarbara minimalną ilością wody i przykrywamy przykrywkę. Żeby to namoczyć, potrzebujemy odrobinkę mleka migdałowego, odrobinka syropu klonowego, nasion chia oraz cynamonu. Także musimy to jeszcze teraz miksować na gładko. Konfitura potrzebuje jeszcze dosłownie 2-3 minut. A sam przepis na płyn do maczenia bułki znajdziecie w opisie na dole. Tak przygotowany twarożek migdałowy przekładamy do talerzyka. Czas zdjąć z ognia naszą konfiturę. Świetna. Lekko kwaskowa, zdecydowanie czuć rabarbarem, nie za słodka. Na dole znajdziecie dokładne składniki, natomiast zachęcam Was, żebyście znajdowali swój smak, żebyście eksperymentowali z ilościami produktów. Nasza maczanka jest już zmiksowana. Przelewamy ją do miseczki i maczamy naszą bułkę. I w tym samym czasie wstawiamy patelnię na ogień. Ja w tym przypadku użyłem oleju kokosowego. Inne oleje, które też dobrze tutaj by się sprawdziły, to na przykład oliwa z wytłoczyn oliwnych. Zmieszamy trochę ogień. Od razu słychać, że olej jest dobrze rozgrzany. Gdybyśmy wrzucili na zimny tłuszcz, to niestety bułka by wchłonęła cały tłuszcz i zrobiłaby się po prostu niezbyt smaczna i zbyt tłusta. Myślę, że około 2-3 minut na każdą stronę. Czuć migdały, czuć delikatnie wodę różaną. Z wodą różaną musicie uważać, ponieważ ma bardzo intensywny smak. Jeżeli przesadzicie, to wszystko będzie smakowało mydełkiem od babci, a nie fajnym smakiem. Zaczynamy od nałożenia twarożku migdałowego, który też fajnie zakontrastuje z tą chrupiącą skórką. Na wierzch konfitura. Całość dekorujemy kwiatkami. To akurat są kwiatki bratków. Możemy użyć praktycznie każdych jadalnych kwiatów. One będą różniły się minimalnie smakiem. Moglibyśmy tutaj użyć płatków róży. Kwiatki oprócz walorów estetycznych mają też sporo witamin, minerałów i wartości odżywczych. Czas spróbować, co zrobiliśmy. Świetne. Nie za słodkie, chrupiące, ciepłe. Delikatny smak rabarbaru, migdały, woda różana. Myślę, to jest świetne śniadanie. Dzieciaki to polubią. Każdemu to będzie smakowało. Oh,
Love me. Oh, I need someone to love me.